Społeczeństwo nasze spożywa różnego rodzaju tłuszcze. Często zastanawiamy się, czy to powinny być margaryny, czy masło, czy niektórzy lubią właśnie głównie masło, a unikają właśnie spożycia margaryn. Musimy też zastanowić się nad stanem zdrowia przede wszystkim wybierając odpowiedni tłuszcz, i tutaj przede wszystkim zwracamy uwagę na choroby układu krążenia, bo to jest główny czynnik ryzyka na który społeczeństwo polskie umiera. Jeśli chodzi o właśnie tego typu schorzenia, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, które zaliczamy właśnie do głównych przyczyn, tak jak powiedziałam, chorób układu krążenia, to tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim na ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, które występują przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, a więc w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego. W związku z powyższym, jeśli chcemy stosować profilaktykę pierwotną, jeśli tym bardziej później chorujemy właśnie na tego typu schorzenia, musimy unikać spożywania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a więc także i masła. W to miejsce, jeśli chcemy posmarować kanapkę, wprowadzamy margaryny, ale wybierajmy margaryny te dobre margaryny, czyli margaryny, które będą na opakowaniu miały podaną informację, że zawierają poniżej 1% izomerów trans, a dodatkowo, że będą zawierały jak najmniejszą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. Tutaj w tej chwili w ostatnich latach bardzo dużo mamy badań, które nie są do końca jednoznacznie. Odnośnie działania nasyconych kwasów tłuszczowych, niemniej Europejska Federacja Bezpieczeństwa Żywności mówi nam, że spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych powinno być jak najmniejsze. Także jak najmniejsze powinno być spożycie właśnie izomerów trans, których tak naprawdę działanie jest jeszcze bardziej szkodliwe niż spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli chodzi o tłuszcze, to przede wszystkim tutaj polecałabym nawet różnego rodzaju zamienniki, takie jak orzechy, czy ewentualnie właśnie pestki słonecznika, pestki dyni i bardzo fajny ostatnio owoc, który pokazał się na naszym rynku, to jest awokado. Równie dobrze właśnie tym awokado można smarować pieczywo, albo zrobić taki naprawdę bardzo fajny i szybki dressing łącząc go z jogurtem naturalnym, z dużą ilością natki pietruszki. Można oczywiście doprawić do smaku czosnkiem, solą, pieprzem, tak jak już komuś odpowiada i wtedy mamy doskonały też nie tylko tłuszcz do smarowania, ale w pewnym sensie jako rodzaj też właśnie takiego dressingu, który można wykorzystać do mięsa, do, do wędliny, czy ewentualnie do jeszcze jakichś tam sałatek. A więc jeśli mamy wybierać, to tutaj przede wszystkim kierujmy się stanem naszego zdrowia i ewentualnie, tak jak powiedziałam, profilaktyką chorób układu krążenia, więc wybierajmy przede wszystkim tłuszcze pochodzenia roślinnego.